Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny test smaku. I nie jest to byle jaki test smaku, ale test smaku produktów przedpremierowych. Mowa tutaj o tych czterech zupełnie nowych smakach wege burgerów marki Soligrano. Mam tu też trzy smaki, które pewnie bardzo dobrze znacie. Jeśli nie wiecie, co to są za wege burgery, czym zajmuje się firma Soligrano, otóż te wege burgery są przygotowane na bazie ekspandowanych zbóż. Głównie są to produkty na bazie orkiszu, kaszy jaglanej lub ciecierzycy. Ekspandowanej, czyli takiego puffingu. Dzięki temu te burgery są bardzo proste w przygotowaniu. Już wcześniej robiłam test smaku racuchów Soligrano i te racuchy bardzo, bardzo przypadły mi do gustu. Po tym czasie nawiązałam nić porozumienia razem z marką Soligrano i zaproponowali, bym przetestowała na moim kanale zupełnie nowe warianty smakowe. Te trzy smaki, które są tutaj po tej stronie, one są mi bardzo dobrze znane. Nieraz je już jadłam i uratowały mnie w sytuacji kryzysowej, gdy albo mi się nie chciało gotować, albo nie miałam czasu, albo byłam na jakichś wyjazdach i po prostu nie miałam możliwości, żeby zabrać ze sobą blender, żeby zabrać ze sobą jakieś kilka garnków do gotowania. Tutaj potrzebna jest tylko gorąca woda, miska i patelnia, na której będziemy smażyć. Dobrze, więc ja przetestuję tutaj przed kamerą te trzy burgery, które i tak już dobrze znam, ale chcę, żeby były troszeczkę takim benchmarkiem, żebym była w stanie zobaczyć, czy te zupełnie nowe, które brzmią przepysznie, czy one w ogóle jakoś się różnią. Pierwszy, jaglany z buraczkiem i czerwoną soczewicą. Bardzo smaczny, delikatny. Jeśli boicie się buraka, bo nie przepadacie za nim, to nie jest on bardzo mocno wyczuwalny. Jest przyjemnie chrupiący i smakuje trochę gryką. Czy jest to gryka? Tak, jest tutaj mąka gryczana. Smak lekko gryczany, bez patrzenia powiedziałabym, że jest to burger gryczany. Następnym burgerem, który przetestuję, będzie orkiszowy z papryką i siemieniem lnianym. Taka ciekawostka, że ten burger wygrał nawet nagrodę. Sial China. Są to takie nagrody, które są przyznawane innowacyjnym produktom. Jest to konkurs międzynarodowy. Jest to niesamowite wyróżnienie, bo ten burger wygrał drugie miejsce, srebro. Więc to taka ciekawostka. Ten jest zdecydowanie bardziej słony. Szczerze powiedziałabym, że nawet na granicy przyzwoitości czuję paprykę. Jest taki zdecydowanie bardziej wyrazisty. Ten z buraczkiem był bardziej taki delikatny. I ostatni z tych starych smaków, że tak powiem, jest to orkiszowy ze szpinakiem i ciecierzycą. I z tego co pamiętam, to jest mój ulubiony. Tak, więc jest tutaj trochę bardziej wyczuwalny czosnek i cebula. Jest tu też pietruszka, która daje trochę takiego świeżego aromatu. I to też jest taki wyrazisty smak. Bardzo dobry. Ostatnio przyszła moja mama na obiad i zrobiłam jej te takie szpinakowe i bardzo jej smakowały. A moja mama jest wszystkożerna, więc wydaje mi się, że to dobrze świadczy o tych burgerach. Jeśli chodzi o te trzy, to nie mam z żadnym czegoś takiego, że mi nie smakuje albo żebym żałowała zakupu. Bardzo mi smakują. One nie mają do końca imitować smaku mięsa. Smakują po prostu jak warzywne burgery, więc jeśli oczekujecie takiego typowo mięsnego smaku, to tutaj go nie znajdziecie. To nie jest taki typowy cel tych burgerów. W ogóle jest tak gorąco i po prostu się muszę wachlować co jakiś czas, bo... Dobra, łyczek wody kokosowej. Ale zawsze mi towarzyszy podczas testów i jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana tymi czterema nowymi smakami. Gdy je przygotowywałam, czyli po prostu zalewałam wrzątkiem i czekałam 15 minut, aż troszeczkę napęcznieją, to poczułam to bogactwo aromatów. Wydaje mi się, że te wersje smakowe są takie trochę bardziej aromatyczne, no też same nazwy. Mamy tutaj meksykański, indyjski, śródziemnomorski i falafel. Okej, dobrze, spróbujmy zatem meksykańskiego. Ja lubię wszystko, co meksykańskie.
Czuję paprykę. Jest tutaj papryka. Jest jeszcze pomidor. Bardzo smaczny. On szczerze mówiąc smakuje prawie tak samo jak burger meksykański, który jest na moim blogu, więc jeśli się Wam nie chce robić tego mojego przepisu, to możecie kupić te burgery. PH. Jest to dokładnie smak moich burgerów. Halo? Czy ktoś tutaj ma coś do powiedzenia w tym temacie? Aż się szczerze mówiąc czuję trochę głupio, bo do końca nawet nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, poza tym, że pyszne. Są delikatnie pikantne i to za sprawą chili, ale przede wszystkim czuję tutaj tak właśnie paprykę, lekki smak takiego wędzenia, papryka wędzona i pomidor. To są główne smaki. Super, mega. Idziemy do dalszego, indyjski. Tutaj na pewno poczuję kmin, przynajmniej takie są indyjskie aromaty. Zobaczymy. Jeśli chodzi o skład, to wszystkie oczywiście Wam wypiszę w opisie. To jest po prostu maksymalnie czysty skład. Nie ma tu żadnej chemii, niczego sztucznego. Są tu naturalne aromaty, suszone warzywa, suszone przyprawy i właśnie te ekspandowane zboża. Naprawdę mega. I tutaj ja czuję jakby trochę cynamonu, czy dobrze? Marchewka, kurkuma, curry, imbir, cynamon, kolendra, chili. Bardzo dobrze wyczułam. Oryginalny smak. Ta lekka taka nutka, ale taka naprawdę leciutka tego cynamonu robi robotę. Nie przeraźcie się, że to są jakieś cynamonowe burgery, nic z tego. Jest to bardzo delikatny aromat, jest to po prostu tak delikatny, tak jak na przykład robimy jakieś duże curry indyjskie i dodajemy dosłownie szczyptę, dosłownie maksymalnie 1/3 łyżeczki cynamonu, to właśnie to jest taki przyjemny aromat. Nie wiem do końca, który mi bardziej smakuje. Nie jestem w stanie się zdecydować, który z tej dwójki. Jak na razie, szczerze mówiąc, te nowe mi smakują bardziej niż te stare. Teraz śródziemnomorski. Okej, śródziemnomorskie klimaty. Wow! Jest to bardzo ciekawy smak. I moje pierwsze skojarzenie to jest jakby smak sałatki greckiej zamkniętej w burgerze. Naprawdę. I nawet wyczuwam lekką kwaskowość, tak jakby była tam feta, ale są to wegańskie wszystkie produkty. No jest to po prostu smak sałatki greckiej zamkniętej w burgerze. Jakkolwiek dziwnie i no po prostu dziwnie to brzmi. Jest to pyszne. Nie umniejszając tym trzem, zdecydowanie te są. Jeśli próbowaliście tych i na przykład coś Wam nie pasowało, to zapomnijcie o tym, bo to jest coś zupełnie innego. I właśnie między innymi dlatego przygotowałam te trzy, które są już mi dobrze znane i pewnie Wam również, bo chciałam porównać, czy któryś z tych smaków jest po prostu podobny do siebie. Ale nie. Na razie naprawdę żaden nie jest jakkolwiek nawet podobny. Teraz falafel. Falafel jest bardzo delikatny. Choć w sumie nie. Teraz mnie uderzyły przyprawy. Cofam. Cofam. Falafel mi przypomina któregoś z tych, szczerze mówiąc. Ale którego? Chyba tego ze szpinakiem właśnie. Nie. Tego? Nie, też nie. Pomyliło mi się. Może ten? Nie, wiecie co? Wydawało mi się. Nie smakuje podobnie jak żaden z nich. Okej, test za nami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To wszystko na dzisiaj. Więc ja polecam super czysty skład, bardzo dobry smak i naturalne składniki. Czego chcieć więcej? Dajcie znać w komentarzu, który z burgerów
najbardziej Was zaciekawił. Te nowe smaki to zdecydowanie bardziej mi smakują, szczerze mówiąc, niż te stare, ale może dlatego, że się trochę obyłam z tymi starymi i jadłam je nie raz. Najbardziej mnie chyba zaskoczył ten śródziemnomorski, bo meksykański smakuje meksykański, indyjski smakuje jak indyjski, falafel, szczerze, trochę mało falafelowo, ale jest mega pyszny, ale śródziemnomorski to jest po prostu sztos. Musicie przetestować, naprawdę musicie przetestować. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Marce Soligrano za wysłanie, za zaufanie i widzimy się następnym razem w następnym filmie. Pa, pa!